Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. Jeżeli szukacie miejsca pełnego miłości, wolności, kolorów i muzyki, to zapraszamy do Matali. Tutaj z każdego zakątka bije radość. Jesteśmy w Matali, kochani, przyjechaliśmy. Rozpakowaliśmy się już w naszym hotelu, który pokażę Wam później, kiedy wrócimy do niego. Natomiast teraz idziemy po prostu zrobić totalny chillout na tej cudownej plaży, którą Wam zaraz pokażę. Kochani, jestem tutaj po raz czwarty. Pierwszy raz jestem tutaj w czerwcu. Turystów nie jest wcale tak wielu. Ostatnim razem byłam tutaj w sierpniu i po prostu ta plaża... No masakra! Było strasznie, strasznie dużo ludzi, ogromne tłumy. Także dzisiaj jest naprawdę, widzę, bardzo przyjemnie. Poszukamy jakiejś parasolki, wolnej parasolki. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć, a później, słuchajcie, zabiorę Was tam na zwiedzanie właśnie tych prehistorycznych jaskiń. Słuchajcie, jeżeli nawet przyjedziecie do Matali i nie znajdziecie wolnych parasolek czy leżaków, zawsze można rozbić się pod drzewkiem, tak jak właśnie te rodziny, totalnie w hipisowskim stylu. Słynne jaskinie w Matali można zwiedzać codziennie od 10 do 19. Kochani, idziemy zwiedzać teraz jaskinie. Powiem Wam, że wieje tutaj bardzo przyjemny wiatr, dlatego nie są takie odczuwalne masakryczne, straszne upały. Natomiast powiem Wam, że jest to pierwszy dzień, kiedy jestem w tym roku na plaży i po prostu, słuchajcie, czuję, że jest lato. Słońce po prostu grzeje niemiłosiernie. Woda jest niesamowita, nadaje się totalnie do pływania już, przynajmniej na tej części Krety. Także idziemy zwiedzać te cudowne jaskinie, które są za nami i pokażemy Wam, jak wyglądają w środku. Oraz później dodam Wam taki overvoice z tłem historycznym tego miejsca. Już w czasach prehistorycznych jaskinie te zamieszkiwali nasi prehistoryczni przodkowie. W czasach Imperium Rzymskiego i wczesnego chrześcijaństwa jaskinie te służyły jako grobowce, w których chowano rzymskich żołnierzy. W późnych latach 60. oraz w latach 70. XX wieku jaskinie były bardzo popularną destynacją turystyczną okupowaną przez hipisów, którzy w Matali spędzali dzikie i gorące lata. Kochani, jesteśmy we wnętrzu tych jaskiń teraz. Właściwie jest piekło słońce, bo słuchajcie, czuję na twarzy, że jestem już czerwona. I powiem Wam, że jak wejdziecie tutaj, to jest bardzo przyjemne miejsce, żeby odpocząć od słońca i od tego całego żaru. Bo tutaj jest tak jakby naturalna klimatyzacja, tu jest bardzo chłodno w tych jaskiniach, znaczy bardzo chłodno, dużo, dużo chłodniej niż w tym momencie na plaży, prawda, na otwartym słońcu. Także fajna sprawa posiedzieć tutaj, trochę poczynować się, szczególnie znając tło historyczne tego miejsca. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy osi czasu, to tutaj właśnie na przestrzeni wieków przebywały dwie, że tak powiem, ważne grupy, czyli byli tutaj chowani rzymscy żołnierze, a później w latach 60. i 70. przybywali tutaj, słuchajcie, na całe lato hipisi z różnych stron świata, przede wszystkim ze Stanów i z Francji. I słuchajcie, oni mieszkali w tych jaskiniach tutaj, także to jest... No, że tak powiem, kiedyś, prawda, w czasach antycznych był to cmentarz, a natomiast teraz, że tak powiem, w okresie nowożytnym, tylko że w latach 60. i 70. XX wieku, po prostu te jaskinie stanowiły schronienie dla hipisów, którzy tutaj przyjeżdżali.
Przechadzając się uliczkami Matali, na każdym kroku możemy spotkać hipisowskie akcenty. Jest to miejsce, gdzie kultura dzieci kwiatów wisi w powietrzu. Jeżeli nie przyjechaliście do Matali jako hipisi, to nic. Z łatwością możecie się tutaj nimi stać. Liczne sklepy, po brzegi wypchane ciuchami w stylu hippie, boho, etno, wszystko Wam to ułatwią. Sklepy z rękodziełem, czy różnego rodzaju gadżetami do domów, aż się proszą, żeby do nich wstąpić. Zjecie tutaj w typowej hipisowskiej knajpie i zrobicie sobie fotki z hipisowskim garbusem. Wszystko w pacyfistycznym designie, do wyboru, do koloru. W restauracji Love Eat, zaraz nad brzegiem morza, zjecie burgery nazwane na cześć chociażby takich gwiazd jak Elvis, Marilyn czy Sinatra. Polecam Elvisa z cudowną karmelizowaną cebulą. Kochani, jesteśmy już po obiedzie i stwierdziłyśmy z moją córką, że wcale, ale to wcale nie chce nam się iść na typowy grecki poobiedni spoczynek, więc stwierdziłyśmy, że skoro mój mąż idzie spać, to my skorzystamy z basenu w hotelu, w którym jesteśmy i słuchajcie, jesteśmy tu same. Totalna prywata. Zatrzymaliśmy się w hotelu Dimitris Villas Hotel, gdzie zabukowałyśmy pokój trzyosobowy ze śniadaniem za 47 euro. Także myślę, że kasa się zgadza i powiem Wam, że jest tu cudownie. Po prostu jesteśmy otoczeni właśnie tymi górami Matali i hotel znajduje się, słuchajcie, 5 minut na piechotę od właśnie plaży w Matali. Także naprawdę fantastyczne miejsce i słuchajcie, jest tu tak cicho, jest tu tak spokojnie. I zobaczcie, jak pięknie. I właśnie tam, w tamtym budynku znajduje się stołówka, w której możecie zjeść codziennie śniadanie oraz pool bar, no i oczywiście basen. Bardzo czysty, piękny i powiem Wam, że jest tu w ogóle tak czysto i zielono, cudownie. A w ogóle budynek z pokojami znajduje się tam, jakieś 20 metrów dalej. Nie wiem, czy widzicie ten biały tam za nami. O. I pokoiki są, słuchajcie, urządzone w takim typowym, prostym, kretańskim stylu. Bardzo spoko, mają duży, obszerny basen średni, duży, obszerny balkon. Bo to, że basen jest obszerny, możemy zobaczyć. Średniej wielkości łazienkę i pokój z trzema łóżkami, także wszystko jest ok. Że wezmę Was później, prawdopodobnie na zachód słońca nad plażą w Matali.
Także my uciekamy się chillować, pa! Kochani, powiedziałam wam wcześniej, że pójdziemy nakręcić na plażę w Mateli zachód słońca. I oczywiście ze swoim muszkiem zapomniałam, że to nie ta strona, bo tutaj zachodu słońca nie da się zobaczyć na plaży, ponieważ są właśnie te skały, które niestety zakrywają słońce. Ale na zachód słońca możecie pojechać 20 minut dalej do Ayagalini, do naszej Kasi, Polki, która ma hotel właśnie tam w Ayagalini. Tam zobaczycie piękny zachód słońca, jak i wschód słońca. Ale tak czy siak idziemy na plażę do Ayagalini, na plażę do Mateli właśnie teraz. Nie pojedziemy tym razem do Ayagalini, ale może w przyszły weekend zabierzemy się właśnie do Kasi. Jeszcze nic nie mówię, muszę do niej zadzwonić. Także idziemy do Matali, pokażę wam, jak Matala wygląda wieczorem. Widzicie, kochani, mamy, jak ja to nazywam, leftovers of sunset, czyli resztki zachodu słońca, bo słońce zachodzi tam, za te wzgórza. Także nie jest widoczne do końca tutaj stąd. Ale powiem wam, że jest to przepięknie, ale zaraz pokażę wam dlaczego. I jeszcze powiem wam, że 3 lata temu miałam tutaj po prostu najlepszy night swimming ever, czyli nocne pływanie. Słuchajcie, woda była po prostu tak ciepła, ale to było w sierpniu, więc było trochę inaczej. Natomiast popatrzcie, w ogóle nie czuję żadnego żalu ze względu na to, że minął nam ten zachód słońca. Ponieważ zobaczcie, jak te jaskinie wyglądają cudnie w nocy, jak są podświetlone. Zwiedzanie w tych godzinach oczywiście jest zamknięte. Natomiast można zrobić fajne fotki. I cała Matala, powiem wam, po zachodzie słońca jest cudna. Także idziemy teraz na spacer. Pokażę wam za chwilę, jak w ogóle wygląda tutaj życie nocne. Liczne sklepy, nawet nocą, kuszą towarami w stylu dzieci kwiatów. W samym centrum miasteczka znajdują się liczne sklepiki z cudnym rękodziełem. Możecie tutaj kupić markowe wyroby biżuteryjne lub drewniane kolczyki i wisiory od ulicznego sprzedawcy. Pytacie mnie często, jaki jest sekret długowieczności Kartyńczyków? Oto jeden z nich. Umiejętność cieszenia się życiem poprzez taniec i śpiew. Ale mnie ciągnie tam, gdzie gra inna muzyka. W pubie Marinero gra stary poczciwy rock.
a zamiast typowego mojito możecie wypić grecką wersję, czyli rakito. W Marinero w każdą środę od 23.30 możecie wziąć udział w warsztatach tanecznych salsy. No dobra, noc skończymy jednak na buzuki. Rano przyjemnie zjeść śniadanie nad basenem w towarzystwie kóz z sąsiedniego pastwiska. I uwaga, stoliki sprzątamy po sobie sami. Kelnerów brak, jest tylko pani kucharka. Plany na dziś? Zobaczyć Red Beach. Kochani, jak widzicie, pozostałości hipisowskiej komuny jeszcze tutaj są. Mówię szeptem, bo nie chcę obudzić lokatorów. Także z plaży w Matali na drodze do Red Beach, do czerwonej plaży, tutaj sobie mieszkają jeszcze hippisi. Droga na Red Beach, jak widzicie, nie jest przejezdna samochodem. Jest to ścieżka przez góry. Nawet nie wiem, słuchajcie, czy my się musimy wspinać, żeby tam dojść. Zobaczymy za chwilę. Także nie dojedziecie tam samochodem, trzeba iść na piechotę. Słuchajcie, tydzień temu się wspinaliśmy. Dzisiaj też się wspinam. Także całkiem spora dawka aktywności fizycznej, ale jestem ciekawa bardzo, jak w ogóle Red Beach wygląda. I słyszałam, słuchajcie, że to jest również plaża nudystów. Także prawda jest taka, że nie wiem, na ile tam zostaniemy, ponieważ nie mam zamiaru leżeć tam z moją córką, jeżeli to jest... No jakaś masakryczna plaża nudystów i jedziemy tam po prostu zobaczyć, co jest grane. Powiem wam, że widok tu jest niesamowity, zaraz wam pokażę. Jak dotrę na szczyt, zmałam się. Okej, idziemy dalej. Słuchajcie, przeszliśmy całe to wzgórze od poziomu morza. Tak jak widzicie, i w końcu zobaczyliśmy strzałki z napisem Beach. Także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy, słuchajcie, cały czas pod górę. I obawiam się tylko jednej rzeczy. Że jak wejdziemy na szczyt, to później musimy się jakoś ześliznąć. No bo przecież morze to jest morze. A skoro wchodzimy na szczyt, to będziemy musieli też z niego zejść, aby dostać się do tego morza. No towarzyszą nam kozy. Powiem wam, że jest strasznie ciężko się idzie w takim upale. Bo jesteśmy na otwartym słońcu. I chyba słyszycie, jak ledwo dyszę. Ale okej, idziemy dzielnie. Zamelduję się na szczycie. Słuchajcie, dotarliśmy do szczytu, z którego możemy widzieć Red Beach z jej pomarańczowo-czerwonym piaskiem i kilku nagłusków pływających, kąpiących się w tej cudownej wodzie. Słuchajcie, więc postanowiliśmy, że skoro doszliśmy, to przeszliśmy już 75% odcinka tej drogi i tak naprawdę widzimy, że jednak są tam nagłuski w wodzie, gdzie absolutnie nie mam nic przeciwko temu, natomiast no nie chcę, żeby moje 12-letnie dziecko oglądało, prawda, jak to się mówi u mnie w górach w Polsce, fujary, żeby im dały. Także nie musi się wcale na to patrzeć, więc słuchajcie, zostawimy dzisiaj ich tutaj sobie, a przyjedziemy tu po prostu innym razem, prawdopodobnie jeżeli mój mąż weźmie łódź i będzie tutaj po prostu łowił w tych okolicach. Ja się tu wtedy rozłożę na tej plaży, ubrana. Ale dzisiaj sobie odpuścimy. Jest to naprawdę cudownie, no ale nie na taką fajną wycieczkę z dzieckiem. Także jeżeli jesteście z dziećmi, to omijajcie. Kochani, przyjechaliśmy z powrotem na plażę w Matali. Słuchajcie, wcale się nie smucę, że nie zakończyliśmy dnia dzisiaj na plaży w Red Beach. Ja wiem, że no niestety sytuacja nie sprzyjała i słuchajcie, po drodze w ogóle spotkaliśmy parę, dwóch chłopaków, Szweda i Francuza. I my już schodziliśmy, a oni wchodzili w ogóle na górę i mówili do nas: "Oh, it's adults only." Że po prostu to nie jest plaża dla dzieciaków. Także słuchajcie, przyjedziemy tu na pewno następnym razem, kiedy nie będzie z nami Loli, żeby pokazać wam, jak to wygląda, i na pewno, słuchajcie, przypłyniemy tam łodzią, bo znowu wchodzić tam i schodzić to jest masakra jednak.
Także wracamy do Matali. Słuchajcie, wcale nie ma tak wielu ludzi dzisiaj, tak jak było wczoraj po południu. Także rozłożymy się gdzieś w jakimś przyjemnym miejscu. I słuchajcie, jak przechodziliśmy teraz przez miasteczko, centrum miasteczka, w ogóle wszystkie uliczki są pozamykane dla samochodów, ponieważ, moi drodzy, zaczyna się w przyszłym tygodniu Matala Beach Festival, coroczny festiwal, na który my zawsze jeździliśmy, natomiast w tym roku nie pojedziemy, ponieważ ja pracuję w weekend oczywiście. Niestety, przyjedziemy w przyszłym roku. Natomiast ze względu na ten właśnie festiwal, tutaj właśnie ruch dla samochodów w miasteczku jest pozamykany, ponieważ miejscowi mieszkańcy zaczęli malować ulice właśnie na zbliżający się festiwal i rozpoczął się totalny street art festival. Także później w porze obiadowej pokażę Wam, przejdziemy się właśnie uliczkami tutaj Matali, pokazać Wam, jak pięknie to wygląda. Ok, także uciekamy się opalać teraz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Hej, słuchajcie, kilka porad, jeżeli przyjedziecie do Matali. Po pierwsze, jeżeli przyjeżdżacie tutaj, zaopatrzcie się w parę dobrych klapek, dobrych japonek na plażę, ponieważ tutaj piasek to jest właściwie nie piasek, tylko bardzo taki drobny, kłujący żwirek, który do tego nagrzewa się bardzo mocno. I słuchajcie, kwestia jest taka, że jeżeli pójdziecie się wykąpać do morza i w tym momencie wyjdziecie z kura, stóp właśnie jest taka miękka i wtedy łatwo sobie poharatać stopy. Więc zostawiajcie zawsze klapki gdzieś blisko brzegu, jeżeli pójdziecie się kąpać do morza i po prostu, żebyście mogli szybko je założyć w momencie, kiedy z niego wyjdziecie. Druga sprawa to jest to, że jeżeli przyjeżdżacie tutaj do Matali, słuchajcie, tutaj zaraz przed festiwalem, czyli na przykład tak jak tydzień teraz, ceny skaczą jak po prostu zwariowane. Sprzedawcy tutaj po prostu chcą ubić, że tak powiem, biznes na turystach przed festiwalem. I powiem Wam, co się stało. Wczoraj kupowałyśmy z córką moją koszulki właśnie w tym jednym ze sklepików, który Wam pokazywałam wcześniej. Te koszulki kosztowały 8 euro, a dzisiaj, słuchajcie, jak przechodziliśmy, to kosztowały już 10,50, bo tutaj po prostu zaczęły się totalne przygotowania do festiwalu. Także ceny skoczyły o 2,5 euro do góry. Kolejną kwestią jest to, że jedzenie, słuchajcie, i napoje są tutaj, powiedzmy sobie, w standardowych cenach, także nie ma jakiegoś szoku, tak jak w każdym innym resorcie turystycznym. Jest bardzo wiele lokali do wyboru, tam widzicie za mną, o, teraz leżymy właśnie teraz po tej stronie, gdzie są to wszystkie właśnie beach bary i lokale gastronomiczne. I słuchajcie, także tutaj nie ma jakiejś szopki cenowej, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Natomiast jeżeli przyjedziecie tutaj na plażę i chcecie się zaopatrzyć tutaj na miejscu w jakieś rzeczy typu piłeczki plażowe, kółeczka, skrzydełka dla dzieci, deski do pływania, czapki czy olejki do opalania, to powiem Wam, radzę Wam, nie kupujcie tego tutaj, bo to jest 150% po prostu procent cena wyższa niż na przykład w Heraklionie czy na przykład w Aja Pelagia. Także zaopatrzcie się w takie rzeczy wcześniej, ponieważ one są tutaj bardzo drogie. Kolejną sprawą jest to, że wszystkie, słuchajcie, hotele i pensjonaty tutaj to są tak naprawdę stare, kreteńskie, odrestaurowane budynki, w których nie ma po prostu zbyt wiele kontaktów elektrycznych w pokojach. Także słuchajcie, weźcie sobie, spakujcie do torby taki mały rozgałęźnik, na przykład na 3-4 wtyczki. My tak zrobiliśmy na szczęście i okazało się, że mamy tylko 2 kontakty w pokoju. No gdzie przy suszeniu włosów, ładowaniu, przepraszam, 3 telefonów, baterii, powerbanków i tak dalej, no byłoby to bez tego rozgałęźnika niemożliwe. Także to jest to. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o plażowanie, no to słuchajcie, 2 leżaki i parasol kosztuje tutaj 6 euro, także chyba tak jak w każdym resorcie turystycznym na Krecie ceny są takie same. Także słuchajcie, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o porady na Matale, jeżeli będziecie się tutaj wybierać. Ja wracam do opalania, do zobaczenia potem, pa. Kochani, schodzimy z plaży, ponieważ zaczęło strasznie piec słońce, a poza tym za nami zebrała się po prostu taka głośna grupa nastolatków, że stwierdziliśmy, no koniec relaksu, poza tym żołądki marsz nam grają, więc trzeba iść coś zjeść. A za mną, słuchajcie, znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi leżakami na kółkach oraz takim przenośnym wózkiem inwalidzkim, gdzie po prostu plażowanie mają ułatwione osoby niepełnosprawne. I słuchajcie, świetny pomysł, naprawdę to powinno być na każdej plaży, a widzę to pierwszy raz tutaj. Dla fanów adrenaliny możecie poskakać ze skałek. Różne wysokości są opcjonalne.
rzeczywiście weszliśmy teraz do miasteczka i jest tu się ciężko przemieszczać, ponieważ nie chcemy deptać rysunków, które tworzą młodzi lokalni artyści przed właśnie festiwalem Matala w przyszłym tygodniu. Spróbujemy się jakoś przedostać obrzeżami, żeby pokazać wam resztę. Malują w sumie całe rodziny. Maluchy, nastolatki, mamy, tatowie, dziadkowie, przyjezdni hipisi lub stali mieszkańcy. Pieniądze na farby, pędzle zbierane są co roku podczas festiwalu. Dzięki temu wydarzeniu co rok Matala staje się ogromnym płótnem, które w rezultacie końcowym stanowi cudowny kolaż przepełniony tylko pozytywną energią. Zresztą zobaczcie sami. Mogę tu mieszkać! To jest trybiut dla świętej pamięci pana Wodeckiego, Pszczółka Maja. Thank you.
Każdy ma swoją własną technikę malowania oraz dobrą przyjaciółkę, która nasmaruje plecy kremem, aby się nie spiekły. Słuchajcie, to są takie pozytywne wibracje, że się sam nie chce wyjeżdżać w ogóle. Jest mi strasznie miło, że w ogóle przyjechaliśmy tak naprawdę tydzień przed festiwalem, bo jestem pierwszy raz świadkiem tego, jak te przygotowania do festiwalu wyglądają. I powiem wam, że rozmawiałyśmy z moją córką i w przyszłym roku przyjedziemy również tydzień przed festiwalem i weźmiemy udział w tym street paintingu. Ze względu na to, że dam upust również swojej artystycznej jakiejś wyobraźni, także jest to naprawdę super sprawa. Po prostu jestem zakochana w tym miejscu. To walk like two out the door, then you have magic. Hej, na zakończenie tego vloga chciałam podzielić się z wami moim zwariowanym pomysłem. Do których tych myśli, tych dziwnych myśli natchnął mnie zakup tego cudownego retro autobusiku właśnie w jednym z sklepików z Matali. To jest taki, słuchajcie, typowy hipisowski autobusik, jak widzicie, z deską surfingową i kółkiem ratunkowym na dachu, którym w dawnych, czasach, w latach 60. i 70. przemieszczali się właśnie hipisi. I słuchajcie, ten właśnie autobusik zainspirował mnie do tego, aby zebrać grupę ludzi, władować się i pojechać w przyszłym roku na właśnie Matala Beach Festival. Zaczynając go, słuchajcie, od tak samo jak byliśmy w tym roku, Street Art Festival w jeden weekend, posiedzieć w Matali i pozwiedzać okolice przez 5 dni tygodnia i później zakończyć właśnie taką wycieczkę no, na Matala Beach Festival. I słuchajcie, wpadł mi do głowy taki pomysł, że może są niektórzy z was, którzy chcieliby się dołączyć do wycieczki i pojechać właśnie na taki tygodniowy urlop od jednego weekendu do drugiego weekendu w totalnie hipisowskim stylu, totalnie, słuchajcie, w stylu Dzieci Kwiatów, gdzie jest świetna zabawa, świetna atmosfera, gdzie będziecie mogli poznać świetnych ludzi. Więc jeżeli są tacy z was, którzy chcieliby przeżyć wakacje na Krecie w zupełnie inny sposób, nie w hotelu all inclusive, tylko w typowo kreteńskim hotelu, w takim na przykład jak my byliśmy teraz przez nasz pobyt, gdzie mogliście widzieć ten hotel, przynajmniej urywki tego hotelu we vlogu. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy chcielibyście po prostu, czy pisalibyście się na taką polską, hipisowską wyprawę na Matala Beach Festival. Jeżeli tak, to super. Słuchajcie, zorganizujemy to na 100%. I powiem wam, że dostaję dużo wiadomości i kilka komentarzy pod filmami, ponieważ są widzowie kanału, jak również osoby, które followują fanpage Vlog Kretyn na Facebooku, którzy przyjeżdżają na przykład w tym sezonie na wakacje i chcecie się ze mną spotkać. Ja oczywiście w miarę czasu, kiedy nie pracuję, będę sukcesywnie realizować te spotkania z wami, bo bardzo się cieszę, że będę mogła niektórych z was poznać osobiście i to tutaj właśnie w moim domu na Krecie. Także pomyślałam sobie i to właśnie takie wiadomości i ten pomysł i ten ostatni, słuchajcie, weekend w Matali właśnie zainspirował mnie do tego, że jak fajnie byłoby właśnie zebrać grupę osób, które będą po prostu dobrze się czuły w takim klimacie, będą się dobrze bawić, będzie mi bardzo miło was poznać, pogadać z wami, napić się piwa, napić się raki, zjeść dobre jedzenie, po prostu pobyczyć się jak na urlopie.
Także słuchajcie, piszcie w komentarzach czy w wiadomościach na fanpage'u, kto byłby chętny na takie wakacje w przyszłym roku. Dokładnej daty Matala Beach Festival na przyszłe lato nie znam, ale słuchajcie, ten festiwal zawsze jest organizowany w drugiej połowie czerwca. Także musimy wziąć takie nawiasy czasowe od połowy czerwca do samego końca czerwca, w któryś właśnie połowiczny, ostatni weekend czerwca ten festiwal będzie się odbywał. No i będzie go oczywiście poprzedzał Matala Art Street Painting Festival, który będzie się odbywał weekend wcześniej. Także taki mam plan, ponieważ moja córka bardzo, bardzo chce właśnie już pojechać do Matali od tego weekendu, kiedy jest Street Art Painting Festival. I prawdopodobnie faktycznie będziemy malować również Matale w przyszłym roku, więc jeżeli są również takie osoby, które by się chciały dołączyć do drużyny i pomalować kilka metrów kwadratowych ulicy w Matali na pamiątkę, upamiętnić właśnie nasze cudowne, wspaniałe wakacje i podróż do Matali, dajcie też znać, bo taką drużynę właśnie trzeba zorganizować do malowania trochę wcześniej. No i co? No i czekam na Wasze komentarze i czekam na Wasze wiadomości, co Wy o tym myślicie. Także zrzucam wolną myśl, rzucam wolny pomysł, jeżeli macie ochotę spędzić wakacje trochę inaczej, no to czekam na, no, żebyście dali mi znać. Także okej, kończę tego vloga, słuchajcie, bo jestem już totalnie zmęczona, wróciłam z pracy, zmontowałam właśnie vloga z Matali, dorzucę teraz ten urywek, który już zapowiadałam też na Facebooku. Idę to wszystko skleić do kupy, niech się to przez noc ładuje, jutro będziecie mieć vloga. Także żegnam się z Wami, dzięki, że byliście kolejny raz razem ze mną. Do zobaczenia następnym razem, pa!